Dziś Dzień Nauki Polskiej i właśnie o nauce na Politechnice Gdańskiej rozmawiamy z rektorem uczelni, profesorem Krzysztofem Wildem. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu. Panie rektorze, o naukowych dokonaniach Politechniki Gdańskiej można by mówić długo i dużo. Skupmy się na ostatnim roku. Czy można powiedzieć, że OPG było głośno w Polsce i na świecie? Tak, jak najbardziej. Zostały opublikowane dwa artykuły w najbardziej prestiżowym czasopiśmie Science. Są to artykuły, które zostały opracowane przez panią dr Karolinę Zielińską-Dąbkowską oraz przez pana doktora Miłosza Wieczora. Ale to nie wszystko. Aż 62 naszych naukowców znalazło się na prestiżowej liście najlepiej cytowanych naukowców na świecie. Ale oprócz tego mamy jeszcze naukowca, który jest w 1% najlepiej cytowanych osób na świecie. Jest to pan profesor Grzegorz Boczkaj. No i to jest jeden z 6 takich naukowców w Polsce. Jeszcze raz powtórzę, 1% najlepiej cytowanych osób w całym świecie. Nie tylko aktywności naukowe są dla nas ważne. Chcemy pracować na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. I tu mamy bardzo wiele osiągnięć. Wymienię tylko jedno. Jest to unikalny, innowacyjny reaktor, który zamienia śmieci w wodór. Jest to zespół pana profesora Kusza, są tam też młodzi ludzie, jak pan doktor Krawiński. No i za ten produkt otrzymaliśmy prestiżowe nagrody, to jest Orzeł Innowacyjności i Polski Produkt Przyszłości. Bardzo jesteśmy z tego dumni. No, myślę, że w najbliższej przyszłości nasze naukowczyni i naukowcy dostarczą nam jeszcze bardzo wielu radości. No właśnie, panie rektorze, jakie działania podejmuje uczelnia, żeby stworzyć dobre warunki dla rozwoju naukowców, doktorantów, studentów? Do tego zadania podchodzimy kompleksowo. Mamy piękną uczelnię położoną nad morzem, no i chcemy zaprosić tutaj zarówno studentów, młodych naukowców, naukowców wszystkich, aby wspólnie budować Politechnikę Gdańską i Pomorze, no i oczywiście też kraj. Te programy są naprawdę zorganizowane w sposób przekrojowy, to są programy dla absolwentów szkół średnich, także dla uczniów szkół średnich, dla najmłodszych naukowców, wsparcia wyjazdów, przyjazdów, budowania własnych zespołów, wsparcia prac naukowych, także naprawdę bardzo, bardzo dużo aktywności, które są zorganizowane wokół uczelni badawczej. Pochwalę się przy okazji, to jest program, który wyłonił 10 najlepszych elitarnych uczelni badawczych w Polsce. To ministerstwo prowadziło ten konkurs, a myśmy zajęli tam prestiżowe drugie miejsce. Ale oprócz tych takich prac wspierających życie, life balance i przyjazność tutaj funkcjonowania, to staramy się też zapewnić infrastrukturę. No i przypomnę, że w zeszłym roku oddaliśmy superkomputer Kraken umiejscowiony w inwestycji STOS. Jest to cały kompleks naukowo-obliczeniowy. 230 milionów złotych to nas kosztowało. I drugi obiekt, który właśnie jest skończony już w procedurach odbiorowych, to jest Centrum Ekoinnowacji, również na poziomie tam 180 milionów złotych. I kompleks, który będzie ukierunkowany na prace proekologiczne, rozwiązania technologiczne dla poprawy środowiska i klimatu. Czego zatem możemy życzyć naukowczyniom i naukowcom Politechniki Gdańskiej? Chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom pracującym na rzecz rozwoju nauki na Politechnice Gdańskiej, czyli to są zarówno pracownicy, jak i pracowniczki, to są też osoby techniczne, które wspierają, no i wszystkie te osoby, które czynią, że ten nasz wspólny wysiłek naukowy naprawdę fajnie się rozwija i dobrze funkcjonuje. Mamy teraz 120-lecie Politechniki Gdańskiej, to jest nasz rok jubileuszowy, no i mam nadzieję, że wszyscy państwo, wszystkie osoby pracujące w nauce odniosą się też do tych dokonań, do naszej historii, do naszych podstaw, jakie mamy, skorzystają z tego, no i będą te swoje pasje naukowe rozwijać. No i mam wielką nadzieję, że wspólnie zmienimy świat na lepszy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.